Wczoraj, drogie dzieci, przerwaliśmy na lekcji okres wojen krzyżackich. Kto z was na ochotnika opowie nam o tamtych czasach? Helson? Bardzo dobrze. Proszę do tablicy. Kiedy Kara Mustafa, wielki mistrz krzyżaków, szedł z licznymi zastępy przez Alpy na Kraków do obrony Norwegii, zawsze będąc skory, pobił go pod Grunwaldem król Stefan Batory. Wtedy to wśród Sahary, w owym kraju Futer, szczepił nową religię sławny Marcin Luther. Gdy pracował gorliwie piórem i wymową, zginął razem z Homerem w noc Bartłomiejową. W tym czasie Kopernik, wojażer na wschodzie, robił świeże odkrycia na lądzie i wodzie. Objechawszy na ośle Azję i Afrykę, po tygodniu podróży odkrył Amerykę. Mieszkańcy Stambułu, schwytawszy go wreszcie, uwięzili w Sztokholmie i trzymali w peszcie. Wtem przybył od papieża na Sachalin goniec i na zawsze położył tym wszystkim wojnom koniec. Już!